W sklepach znajdziemy wiele podobnych produktów różniących się ceną, ale i jakością. Przeprowadziliśmy więc tak zwany ślepy test i poprosiliśmy grupę osób o wybranie tego produktu, który według nich jest najlepszy. Dziś udamy się do Carrefoura, by sięgnąć po jeden z najtańszych energetyków dostępnych na rynku, jakim jest Power Classic, którego cena za litr wynosi, uwaga, ₷69. Tak? Dobrze słyszycie. Zestawimy go z najdroższym produktem tej klasy, Red Bullem, dostępnym w szklanej butelce, którego cena za litr wynosi prawie 15 razy więcej. Przekonajmy się, czy tańszy odpowiednik będzie smakował porównywalnie do znacznie droższego markowego produktu. Numer 1. Jak normalny energetyk. I chyba nawet nie jest fit. Numer 2. Czuć nutkę kofeiny. To nie jest bardziej słodki. I zdecydowanie wybieram numer 1. Coraz mniej tych kolejek nam serwują. Bezsmakowe. Ty, to w ogóle gazu nie ma. Wygazowaliście to, czy co? Słabe, ale nie przesadzajmy. Piłem okrutniejsze rzeczy. Ten napój zrobił mi fatality. Spróbujmy drugi, no. To z przyjemnością bym dokończył nawet. Jest tak duża różnica, że od razu wybieram 2. To jest nasza wspólna decyzja? Tak. 1. Wygrywa. Bardziej mi smakuje. Jest mniej słodka. O ile to można powiedzieć przy energetykach, to ma mniej sztuczny smak. Bladziunia, a to jest taki bardziej kolorek fajny. Delikatny smak. Czuję, jak mnie pogilgotało po głowie. Intensywniejszy. Zalatuje mi apteką trochę. Ten jest bardziej taki lightowy, bym powiedział. I dlatego wybieram 1. Ten energetyk ma dziwny kolor. Dziwnie smakuje. Sam cukier i dziwny posmak. Jak syrop. Lepszy. Ten już jest lepszy, ale i tak mi nie smakuje. Bardziej kwaśny. Bardziej gazowany. Wybieramy numer 2. Dokładnie. Jedziemy. Ten jest jaśniejszy na pewno, smakiem bardzo podobne, zdecydowanie. 1 dla mnie wygrywa. Patrząc po barwie, 2 bardziej intensywna, 1 taka lekko kwaskowa, bym powiedział, nie za słodka, a 2 troszkę inny smak, chyba bardziej słodka od 1. Jak dla mnie, to osobiście bym wybrał 1. Nie ma kompletnie żadnego zapachu, smak taki akurat, chociaż wydaje mi się, że ma dużo cukru w sobie. Czuję tutaj, nie wiem, może jakąś gumę balonową. Jest słodszy, ten smak jest wyrazistszy. Wybieram energetyka numer 1. Delikatny smak, mało trochę gazowany. No zdecydowanie bardziej intensywny smak jest tutaj. Bardziej wyrazisty, bardziej zapachowy. Jeśli miałbym któryś z tych 2 wybrać, to wybrałbym 2. Od 1. No, taka słabiutka. Nie słodka, nie jest ten. No, mój jest lepszy. Jak bardzo się chce pić. Ten mi smakuje bardziej. Ja też obstawiam 2. Ja też 2. Zgadzamy się tak jak. No, jak nigdy. Taki jeziorowy kolor. Pachnie jak woda barwiona. Smakuje, powiem szczerze, nijak. 2, ładny złoty kolorek, prawda? No pachnie. Pachnie cukrem. Bardziej taką watą z festynu. Ten smak przypomina mi o balonie, który uciekł mi ostatnio na winobraniu. Zdecydowanie wybieram 2. Zacznijmy od 1. Strasznie słodka i bardzo rozwodniona w smaku. A posmak taki ma landrynkowy dosłownie. 2. Bardzo podobne w smaku. Zdecydowanie wybieram 2. W zapachu są identyczne, tak jak takie landrynki. 2 bardziej gazowana na pewno jest, ale smakują w sumie tak samo tak naprawdę. Więc jak miał wybierać, to bym wybrał 2. Bardzo słodkie, lekko gazowane. Nie dałabym rady wypić chyba tej 1. Mam wrażenie, że 2 jest nieco mniej słodka, ale nie wiem, czy to tylko wrażenie, czy tak rzeczywiście jest. Myślę, że wybrałabym 2. To spróbujmy 1. Jest to zdecydowanie energetyk. Jest trochę słabo gazowany. 2. Pachnie chemią. Smakuje bardzo, bardzo podobnie. Jeśli miałbym wybierać pomiędzy tymi 2, wybrałbym 2. Kolory trochę inne, ale próbujemy. Wasze zdrowie. Numer 2 jest dla mnie lepszy. Ma więcej gazu, jest kwaśniejszy. Ma więcej smaku. To jest woda, chemia i trochę bąbelków. Ciekawe jest to, że oba jakby trunki mają drastycznie inny kolor. Siuśki. Nie wiem, jak smakują siuśki, ale ten smak budzi we mnie takie skojarzenia. Ale te siuśki nie są takie złe, to są takie przyjemne siuśki. Po kolorze uwierzyłbym, że to może być piwo.
To jest smak napoju energetycznego, jaki pewnie zna każdy z Was, ale wybieram jedyneczkę właśnie dlatego, że nie smakuje jak typowy energetyk. Ten jest bledszy, więc idąc z tym tropem może będzie łagodniejszy w smaku, ale ocenimy. Słodki. Próbujemy drugi. Też słodki, chemią jeszcze bardziej czuć. Powiem tak, ten jest destrukcyjnie za słodki, a ten trochę chemiczny, ale trochę mniej słodki, bardziej gazowany, przez co lepiej wchodzi. Więc ten bym wybrała, dwójeczkę wybieram. Numer jeden. W ogóle nie przypomina energy drinka smaku. Tak. Dwójka jest bardziej wyrazista, ale jedynka po tej mieszance jest lepsza. Zabezpieczny weekend w Łodziu. No spoko, mi bardziej smakuje tutaj dwójeczka. W dzisiejszym teście znaczna większość ekipy nie dała się zwieść tańszemu produktowi, choć nie da się ukryć, że części z nich przypasował smak energetyka Power Classic. Mimo to z dużą przewagą zwycięża Red Bull, tylko jeszcze żeby ta cena nie była tak wygórowana. Jedyneczka, jest to Power Classic z Carrefour, który kosztuje złoty 69 zł. Za litr? Za litr. O Boże, to woda jest droższa. Czysta. A dwójeczka to jest Red Bull w szklanej butelce, który za litr kosztuje 25,96. Jest Red Bull w tym? W szklanej. W szklanej butelce? Tak. Nie wiedziałem. Twoja jedyneczka ulubiona. Power Classic Carrefour. Co? Nie, no co wy? No tutaj butelka jak Don Perignon. Jedynka, najtańszy, to jest Power Classic Carrefour. Kosztuje złoty 69 za litr. I dałeś mi to do picia, błagam. Dwójeczka to jest Red Bull w szklanej butelce, który kosztuje już 25,96 za litr. To mogę do końca wypić? Możesz. Dwójeczka. Red Bull. W szklanej butelce. Ten Red Bull w szklanej butelce za litr kosztuje już... No? 25,96. Za litr? Za litr. Wow. A już za tydzień kolejny test smaku i kolejne produkty poddane testom. Nie przegapcie więc tego już teraz. Zostawcie suba i razem wybierzmy zwycięzcę, po którym usta zbiorą się do krzyku. To jest to!